Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam fanów hiszpańskich seriali i zapraszam na streszczenie 286 odcinka serialu pod tytułem Akacjowa 38. Dominika Wiązecka. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 22 stycznia. W drugim programie polskiej telewizji o godzinie 18.45. Co się wydarzy w serialu? Streszczenie: Donia Kajetana zostaje aresztowana przez inspektora Mauro i upokorzona na oczach wszystkich mieszkańców Akacjowej. Kobieta patrzy z nienawiścią na tablicę poświęconą mężowi, która właśnie została odsłonięta przy budynku, w którym mieszka. Wie, że to właśnie jemu zawdzięcza swoje aresztowanie. Pierwsze przesłuchanie na policji ma burzliwy charakter. Kajetana bluzga na komisarza Mauro nie przebierając w słowach. Mauro zwraca jej uwagę na to, że teraz jest oskarżoną, nie królową akacjowej, więc powinna się miarkować. Potem prowadzi ją do celi. Cela jest dwuosobowa. Drugą osadzoną jest niejaka Berta. Relacje pomiędzy paniami nie zaczynają się dobrze. Kajetana jest oburzona, że jest w areszcie i ma siedzieć z jakimś marginesem społecznym w jednej celi. Następnego dnia do Kajetany przychodzi Ursula. Kajetana najpierw bije ją w twarz, że tak późno przyszła. A potem każe jej zorganizować u biskupa zgodę na ekskumację zwłok, licząc na to, że to ją uniewinni. Do komisarza Mauro przychodzą Pablo z Felipe, aby się zapytać o wyniki śledztwa. Mauro prosi Felipe, aby go zostawił samego z Pablo. A potem yy, mówi mu, iż widzi, jak chłopak natarczywie sufluje mu jedno rozwiązanie, czyli że kajetana jest winna. A on ma swój rozum i widzi to. I jest to dla niego działanie podejrzane. Donia Rosina i jej mąż podczas śniadania mają w końcu szczerą rozmowę na temat problemu, który doskwiera im od dawna. Rosina pyta się Maksymiliana, czy mu się jeszcze podoba? Mąż odpowiada, że tak i to bardzo. To dlaczego my ze sobą od dawna już no, nie, nie współżyjemy? pyta zdenerwowana kobieta. To moja wina. Odpowiada Maksymiliano: Mój organizm nie funkcjonuje już tak jak dawniej. Rosina idzie z mężem do lekarza. Ten informuje ich, iż impotencja Maksymiliana wynika z leków, jakie mężczyzna przyjmuje na serce. Rosina zakazuje mężowi brać te leki i mówi, że poproszą kardiologa o inne. Leonor przeżywa kryzys twórczy. Pisanie dwóch książek naraz mocno utrudnia pracę. Przychodzą do niej Servando i Paciencia, pomimo tego, że pisarka wcale ich o to nie prosiła i opowiadają swoje historie do książki o pokojówkach. Servando ma szereg kłopotliwych dolegliwości gastrycznych. Po tym, jak lekarz zalecił mu dietę i lewatywy, Tano oferuje mu pomoc na czas jego niedyspozycji. Maria Luisa kłóci się z Wiktorem o to, iż ją publicznie kompromituje. A ona jest panną z dobrego domu. Trini cieszy się z tego, że Maria Luisa zaczęła pomagać ojcu, i serdecznie jej tego gratuluje. Ale dziewczyna brutalnie odpycha ją od siebie, informując swoją byłą macochę, iż sobie nie życzy takich poufałości z jej strony. Marie Luisie pierwszy dzień w pracy nie udał się najlepiej i informuje o tym matkę. Ale Lourdes mówi, żeby nie mówiła o niczym ojcu i że ona jej we wszystkim pomoże. Kochani, jeżeli spodobał się Wam ten film, to zasubskrybujcie mój kanał, abyście mieli dostęp. Do innych filmów, streszczeń, relacji, komentarzy z tureckiego rynku filmowego. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego dnia, miłego oglądania. Dominika Wiązecka.